Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Znalezione Przeczytane i dzisiaj przychodzę do Was z filmem poświęconym literaturze non-fiction. To jest związane z akcją, czy też taką bardzo fajną tradycją czytelniczą na BookTubie, November Non-Fiction, gdzie prezentowane są właśnie tytuły i autorzy z bardzo szeroko pojętego non-fiction, czyli literatury faktu. Więc jeśli jesteście ciekawi tych moich propozycji i tego, co mnie interesuje w tym gatunku non-fiction, to serdecznie Was zapraszam do obejrzenia całego odcinka. Okej, moi kochani, to zaczynajmy, bo ja mam tutaj dosyć sporo tych książek. Przygotowałam takie 3 stosy. To nie będą tradycyjne recenzje na pewno, raczej takie typowe polecajki, ale przy tej okazji chciałabym zwrócić Waszą uwagę na jakiś inny element związany z non-fiction w przypadku każdego z tych autorów. No i powiem Wam szczerze, że nie sposób zacząć od innego nazwiska niż Ryszard Kapuściński, czyli klasyk wśród klasyków, przynajmniej jeśli chodzi o polskie non-fiction i polski reportaż. Ryszard Kapuściński uprawiał tak zwany reportaż literacki, czyli taką odmianę tego gatunku, którą ja bardzo lubię, w której język, kunsztowność stylu, kunsztowność opisu, taka literackość opisu odgrywa niezmiernie ważną rolę i sprawia, że to się znakomicie czyta. Czyta się trochę jak fikcję literacką. Ja mam w ręku tutaj zbiór moich ukochanych reportaży pod tytułem Imperium, czyli zapis takiej podróży Ryszarda Kapuścińskiego po byłych republikach sowieckich. To jest zapis podróży z lat 1989-1991, czyli ten taki najbardziej gorący okres, kiedy upadał Związek Radziecki, kiedy to wszystko pękało w szwach i to jest taki zapis pękania tego od środka. Znakomity kawałek, myślę, że w naszym kręgu kulturowym wciąż mało znanego świata. Mam tu na myśli takie miejsca właśnie jak Kaukaz, Zakaukazie, Syberia, Workuta, Kirgizja, Turkmenistan. Znakomite, znakomite teksty. Co do tej książki, powiem Wam szczerze, że ona chyba tak naprawdę znalazła się w najmniejszym ogniu krytyki, jeśli chodzi o pisarstwo Ryszarda Kapuścińskiego i przede wszystkim uprawianie tego gatunku. A dlaczego mówię o krytyce? Bo mam tutaj jeszcze ze sobą kilka innych tytułów, ale o nich jest mi już trochę trudniej wypowiadać się w sposób taki entuzjastyczny, ponieważ no, jednak większość miłośników prozy Ryszarda Kapuścińskiego doznała ponad 10 lat temu pewnego rodzaju szoku czytelniczego, szoku poznawczego bym powiedziała, pod wpływem biografii, która się ukazała. I myślę, że część z Was już się domyśla, że chodzi o Kapuściński non-fiction pióra Artura Domosławskiego, które było pozycją wyjątkową, jeśli chodzi o pozycje biograficzne. Obalało pewien pomnik Ryszarda Kapuścińskiego, stawiało go w bardzo takim no niekorzystnym świetle, jeśli chodzi o podejście do prezentowania faktów w swoich tekstach. Domosławski dokonał takiej trochę wiwisekcji, pewnej rewizji metody, warsztatu pisarskiego Ryszarda Kapuścińskiego. Opisywał też jego osobę jako taką bardzo uwikłaną też w realia i kontekst historyczny, polityczny, obyczajowy. I powiem Wam szczerze, że na mnie to nie robiło jakiegoś takiego ogromnego wrażenia, to uwikłanie Kapuścińskiego w stosunki z władzą komunistyczną, która finansowała mu jego podróże, z których przywoził on te znakomite teksty. Natomiast o wiele więcej obaw, wątpliwości zasiały zarzuty Domosławskiego dotyczące no właśnie pewnych nieścisłości w tekstach Kapuścińskiego, jego oddalania się od obiektywnego relacjonowania faktów. I niestety książki, które ja bardzo ceniłam, znalazły się w ogniu krytyki, między innymi słynny Cesarz. Cesarz jest znakomitym tekstem, też jest przykładem znakomitej formy literackiej Kapuścińskiego. To jest cieniutka książka, będąca zapisem kultu jednostki i też funkcjonowania państwa i społeczeństwa w warunkach komunistycznego totalitaryzmu. Przynajmniej takiej metafory zazwyczaj się dopatrywały w tej książce, potem troszeczkę jakby zaczęto od tego odchodzić, bardziej się patrzy teraz na Cesarza jako tekst bardziej uniwersalny, jako taki uniwersalny przykład alegorii dyktatury, pokazujący, że w takich sytuacjach mechanizmy są podobne, niezależnie od regionu geograficznego. Natomiast, no oczywiście, trudno mi tę książkę wymazać tak zupełnie i nie wracać do niej, nadal jej nie podziwiać mimo wszystko, mimo tego, czego dowiedziałam się też z książki Domosławskiego.
To jest zresztą rzecz najbardziej chyba znana, tłumaczona na wiele, wiele języków. Doczekała się chyba ponad 30 wydań na całym świecie i myślę, że dzięki temu też nazwisko jest rozpoznawalne międzynarodowo. Także dla tych, którzy nie znają jakimś cudem być może cesarza, to ja Wam tę książkę też serdecznie polecam. I dodatkowo jeszcze tutaj mam takie teksty w takich bardzo kiepskich wydaniach. Kiedyś tak właśnie wyglądały wydania czytelnika. Można sobie porównać, jak to wyglądało kiedyś, a jak wygląda dzisiaj. Ta szata graficzna, no to jednak są jakieś lata świetlne. Ale wracając do meritum. Tutaj też znalazły się teksty, m.in. Kirgis schodzi z konia, Chrystus z karabinem na ramieniu, czyli zapisy też jeszcze przed imperium z podróży po tych republikach euroazjatyckich. I Ameryka Łacińska oraz Afryka. Czyli zwłaszcza jeszcze Dzień Życia. Od czasów biografii Domosławskiego ja już tak nie traktuję reportażu jako ten jedyny gatunek, który jest w stanie pokazywać jakąś obiektywną prawdę. I powiem Wam szczerze, że też trochę to zaważyło na tym, że ja trochę rzadziej sięgam po teksty, no właśnie, non-fiction. Natomiast no, zawsze będę polecać Imperium. Zwłaszcza dla tych, którzy są zainteresowani regionem tamtym, taką rosyjską tematyką, około rosyjską tematyką, to będzie zawsze książka, która, jeśli chodzi o teksty Ryszarda Kapuścińskiego, będzie dla mnie numerem jeden. Kolejnym ważnym nazwiskiem z klasyki polskiego reportażu obok Ryszarda Kapuścińskiego jest, oczywiście już pewnie się domyślacie, Hanna Kral. To jest tak zwana stara polska szkoła reportażu. Nazwisko no, dla mnie bardzo ważne i ja zawsze będę polecać jej reportaże wszystkim osobom, które lubią zwięzłą, krótką formę i taki opis oszczędny w stylu, lakoniczny, by nie powiedzieć ascetyczny, bo tym właśnie charakteryzuje się pisarstwo Hanny Kral oraz to, że ona lubiła chować się jednak ze swoich bohaterów, chyba jeszcze bardziej niż Ryszard Kapuściński. Zazwyczaj była nieobecna i przemawiała bezpośrednio ustami swoich bohaterów. Tematyka w tych tekstach Hanny Kral, tekstach reporterskich, zazwyczaj oscyluje wokół podobnych kwestii, podobnych spraw. To jest zagłada, to są relacje polsko-żydowskie, to są takie zapisy ostatnich chwil ludzi idących na śmierć, a więc tematyka bolesna, trudna. Ja czasami lubię do nich wrócić, lubię wrócić do tych pojedynczych tekstów. One są bardzo krótkie, bardzo zwięzłe, tak jak powiedziałam. Chciałam Wam tutaj pokazać to wydanie, jeszcze jakoś tak przypomnieć tym, którzy nie wiedzą, a może też niektórym w ogóle powiedzieć o tym, że zostało wydane kilka lat temu przez wydawnictwo literackie właśnie taka znakomita publikacja. Fantom bólu, taki ma to tytuł i podtytuł Reportaże wszystkie. I to są dosłownie wszystkie teksty Hanny Kral. W tej książce też jest bardzo ciekawie napisany wstęp Mariusza Szczygła. Mariusz Szczygieł, zresztą tak jak Wojciech Tochman i wielu, wielu innych reportażystów, to są tak zwane reporterskie dzieci Hanny Kral, czyli kontynuatorzy tej, no właśnie, starej szkoły polskiego reportażu. Powiem Wam, co ja jeszcze cenię w pisarstwie Hanny Kral. Moim zdaniem te reportaże wyróżniają się nie tylko tym, że są jakby o wiele krótsze niż typowe teksty z tego gatunku, ale wyróżniają się tym charakterystycznym dla Hanny Kral stylem, tą jej własną formułą, którą ona sobie sama wypracowała, której od nikogo nie zapożyczyła, czyli ta ascetyczność w opisie, takie też umiejętne operowanie skrótem w wypowiedziach, mówienie do czytelnika z ogromną prostotą, takie unikanie jakiejkolwiek metafory, też czynienie z każdego zdania elementu zaskoczenia. To się znakomicie czyta po dziś dzień, nawet bardzo, bardzo odległe teksty. No i to, co jest charakterystyczne i też już właśnie dla klasyków, dla Hanny Kral, ale też dla Ryszarda Kapuścińskiego, to jest unikanie relacjonowania własnych myśli, czyli chowanie się za bohaterami i takie pisanie z boku. Dzisiaj raczej wydaje mi się, że reporterzy starają się dopuścić czytelnika do zapisu swoich myśli, a ci, którzy się chowają za bohaterami, no to są raczej nieliczni. Wśród nich jest na przykład Magdalena Grzebałkowska, która wydaje mi się, że pisze w taki trochę podobny sposób. Natomiast kolejne tytuły, bo już teraz chciałabym przejść właśnie do kolejnych,
to są właśnie tytuły, czyli cała taka seria uprawiania gatunku reporterskiego właśnie w zupełnie odwrotny sposób, czyli poprzez wchodzenie w bliski kontakt z bohaterami i dopuszczanie czytelnika do no właśnie zapisu własnych refleksji, takiego uzewnętrzniania się reporterskiego ja, ujawniania tego ja w tekście. I mam tu na myśli znakomite teksty zresztą Jacka Hugo Badera. To jest taka trylogia syberyjska, Syberiada, jak ja to nazywam, bo to jest zapis podróży no właśnie do Sowieckiego Sojuza, bo to znowu jest, no to wybaczcie mi, ja jestem trochę monotematyczna, jeśli chodzi o moje też zainteresowania reporterskie i literackie, ale tylko trochę, bo staram się jednak mimo wszystko przychodzić do Was z różnorakimi propozycjami. Wracając do Jacka Hugo Badera. Ja bardzo Wam polecam te tytuły. To jest Biała Gorączka, Dzienniki Kołymskie oraz W rajskiej dolinie wśród zielska. Trzy fantastyczne tytuły, bardzo dobrze się je czyta. Jacek Hugo Bader to jest właśnie przykład reportera, który jest obecny, którego bardzo czuć w tekście. No mnie oczywiście gdzieś tam przyciąga ta tematyka około rosyjska, ale mnie się bardzo podoba w Jacku Hugo Baderze to, że on jest odważnym człowiekiem, że on też na te eskapady swoje wybierał się samotnie w gruncie rzeczy w taki dosyć niekonwencjonalny sposób. Na przykład w książce Biała Gorączka relacjonuje zapis swojej podróży takim no ruskim łazikiem, więc też można sobie wyobrazić, jak karkołomne to było przedsięwzięcie. Hugo Bader kupuje mnie też umiejętnością docierania do takich zakamarków tej współczesnej rosyjskiej duszy. To jest bardzo ciekawie i umiejętnie przez niego opisywane. Zwłaszcza tego, co jest takie, wiecie, najbardziej wstydliwe, brudne, takie, co chciałoby się ukryć przed światem. On posiada też wielką zdolność takiego szybkiego zjednywania sobie uwagi i zaufania swoich bohaterów. Poświęcił on tym podróżom po Rosji 4 lata swojego reporterskiego życia. Z tych trzech tytułów chyba największy wrażenie nie zrobiła na mnie Biała Gorączka, dlatego że ona opisuje tak zwane zjawisko obłędu opilczego, taki stan będący efektem długiego ciągu alkoholowego, co jak się okazuje jest rzeczą bardzo często, zwłaszcza na tych rubieżach rosyjskich. No i książka, no właśnie taka trochę przygnębiająca, ale no Hugo Bader ma coś takiego w tych swoich obserwacjach, że przez to, że jego jest też tutaj dużo jest tego wchodzenia w te relacje z bohaterami, takiego bardzo emocjonalnego i ciekawego, iskrzącego się zapisu, że to też nie powoduje jakiejś takiej swoistej traumy. Te teksty nie zostawiają w nas takiego poczucia jakiejś bezsilności, bezradności. Raczej dają do myślenia, ale pozwalają iść dalej, pozwalają sięgać po kolejny tekst. I to mi się bardzo właśnie w nim podoba. To jest na pewno wśród współczesnych to nazwisko reporterskie, na które pragnęłabym zwrócić Waszą uwagę. Bardzo cenię tego reportera, polecam. Okej, moi drodzy, bo do tej pory prezentowałam Wam tytuły, klasyczne tytuły reporterskie, to teraz będę miała pozycję, która stricte reportażem nie jest, jest dziennikiem i jest taką pozycją, którą ja nazywam taką perełką z lamusa. To jest propozycja polskiego pisarza, już trochę zapomniana. I chciałabym ją przypomnieć, Szkice piórkiem Andrzeja Bobkowskiego. Już gdzieś tam na booktubowych szklakach, w różnych komentarzach z niektórymi odbiorcami mojego kanału, czy też kilku kanałów, na których ja często się pojawiam w komentarzach. Z kilkoma z Was już zdążyłam wymienić opinię na temat tej książki i bardzo, bardzo się cieszę, że znalazł się pretekst, że mogę kilka słów o niej powiedzieć. To jest dziennik, no właśnie, chociaż to jest taka trochę mieszanina, bym powiedziała, z zapisu też trochę reporterskiego, z dziennikiem właśnie, pisanym na gorąco w okresie II wojny światowej w latach 40-44, z tym, że nie z epicentrum wydarzeń w Polsce, a z okupowanego Paryża, z okupowanej Francji, raczej należałoby powiedzieć, bo to jest nie tylko Paryż, ale też Carcassonne, czy też zupełnie unikatowy, jeśli chodzi o polskie non-fiction, zapis podróży rowerowej z Carcassonne do Paryża.
I to jest, słuchajcie, książka, która jest niezwykle erudycyjna. Jest książką, która jest spotkaniem z europejską kulturą i dlatego ona jest tak niezwykła. To jest książka, która jest, słuchajcie, z jednej strony takim opisem codzienności, opisem życia właśnie pod okupacją we Francji. Jest pełna właśnie komentarzy politycznych właśnie do rzeczywistości, która otaczała autora, ale jest też właśnie wędrówką po kulturze europejskiej. Tam jest, słuchajcie, mnóstwo odniesień do historii, kultury, literatury, sztuki. To jest tak niezwykłe połączenie. To jest przykład naprawdę wybitnej pozycji dwudziestowiecznej diarystyki. Mnie się jeszcze podoba takie określenie odnośnie tej książki, która nazywa się życiopisaniem, bo to jest książka, która no właśnie, tak jak powiedziałam, jest spotkaniem, dialogiem z europejską kulturą, ale jest też afirmacją życia, afirmacją codzienności, codziennych relacji autora z jego przyjaciółmi, ale też relacji z przyrodą. Tu jest bardzo dużo na temat pływania, no właśnie na temat jazdy rowerem. A od tego nie sposób się naprawdę oderwać. Ja to czytałam bardzo długo, bo to też jest książka, którą fajnie się jest delektować, do której można wracać, którą można zresztą przerwać w pewnym momencie, zostawić ją na kilka miesięcy, wrócić do niej. Można ją czytać w tle, czytając różne inne książki, dlatego ja ją Wam będę bardzo, bardzo serdecznie polecać. Książka, jeśli chodzi o samego autora, powiem Wam jeszcze, że jest no, daleka od takiej postawy patriotycznej. To wynika z, po prostu jak się całą tą książkę przeczyta i wszystkie inne refleksje autora, to wynika z jego takiej po prostu trzeźwej oceny rzeczywistości, z takiej antyromantycznej postawy. Zresztą on był krytyczny nie tylko wobec Polaków, też wobec innych nacji, no właśnie wobec Francuzów. Też krytykował takie marionetkowe państwo Vichy, no i tą właśnie bierną pozycję Francuzów. Także tak bardzo bym się też na tym nie skupiała. Autor zresztą nigdy po tej emigracji na początku II wojny światowej nigdy nie wrócił do Polski. Żeby było ciekawie, no spędził resztę życia w Gwatemali i zajmował się modelarstwem lotniczym. Bardzo bym chciała właśnie przypomnieć się tę książkę tym, którzy są zainteresowani, którzy lubią się literaturą delektować, którzy lubią detale, którzy lubią taki zapis na gorąco i nie stronią od treści bardzo odległych w czasie. Szkice piórkiem, Andrzej Bobkowski. Teraz mam książkę, która jest książką równie kultową, chociaż tutaj należałoby nawet powiedzieć, że to jest książka wręcz bestsellerowa. Książka, która stała się pozycją obowiązkową na wielu uczelniach polskich, a ja czytałam ją zresztą w liceum. I to jest książka, dzięki której zawdzięczam swoje zainteresowanie historią XX wieku i też różnymi swoimi późniejszymi wyborami życiowymi odnośnie też i studiów, i też lektur, po które sięgałam. Książka, która zresztą podniosła do no, wysokiej rangi gatunek, jakim jest wywiad. Wywiad reporterski, wywiad historyczny, jakkolwiek by zwać, no, ale czas przypomnieć tytuł. Teresa Torańska, Oni. Świetna książka, czytałam ją zresztą, słuchajcie, w takim bardzo też starym wydaniu z 89 roku, takim wręcz bym powiedziała jakimś kieszonkowym tutaj, ale jak tylko Iskry w latach 2000 zdecydowało się na wydanie, wznowienie tej pozycji, to od razu ją sobie zakupiłam. To jest świetna rzecz, to jest zapis rozmów pełnych pasji, pełnych dociekliwości i takiego głodu wiedzy też autorki, reporterki Teresy Torańskiej na temat realiów Polski powojennej tuż po II wojnie światowej, bo to jest zapis rozmów z ludźmi, którzy tworzyli tę nową rzeczywistość, kiedy Polska podnosiła się i opatrywała rany po II wojnie światowej, czyli z tymi pierwszymi komunistami. Oni, tak? Ta książka odcisnęła też zresztą bardzo duże piętno na moim życiu, jeśli mam być szczera, bo to jest taki bardzo wnikliwy, merytoryczny, emocjonalny zapis. Bardzo dużo jest pasji. Te rozmowy naprawdę na długo zostają w odbiorcy. Nie można o nich zapomnieć. Bardzo mi się też podobało to, że Torańska, będąc bardzo taką odważną i dociekliwą, potrafiła jednak, wiecie, powstrzymać się od oceny moralnej swoich rozmówców. Ta książka została pięknie wznowiona przez Iskry. Otrzymała wiele, wiele nagród. Między innymi w roku 2000 Zarząd Polskiego Penklubu przyznał autorce nagrodę imienia Ksawerego Pruszyńskiego. I tutaj cytuję, w uznaniu pasji, odwagi, błyskotliwej inteligencji i stylistycznej urody dzieła, uwiecznionego w dziejach polskiego dziennikarstwa tomem
oni. Była też oczywiście kontynuacja tej książki My, ale ona nie miała już takiej nośnej siły jak ta książka. Teresa Torańska pracowała w Gazecie Wyborczej, tworzyła też różne programy telewizyjne, jest zresztą do dzisiaj przyznawana dosyć prestiżowa nagroda jej imienia właśnie w dziedzinie non-fiction, ale ja Wam bardzo gorąco polecam książkę Oni i trafia ona tutaj na tenże oto stosik, a my idziemy dalej. I chciałabym Wam też zaprezentować ważny tytuł dla mnie, reportażystki, pisarki o takim zasięgu międzynarodowym. To jest nazwisko bardzo, bardzo znane, Oriana Fallaci. Ja wybrałam tutaj jej zbiór tekstów 1968 od Wietnamu do Meksyku, ale ogólnie to nazwisko myślę, że znane jest z wielu, wielu innych pozycji. Ona zostawiła dosyć sporą spuściznę po sobie i to jest nazwisko chyba, które no trudno byłoby chyba znaleźć kogoś, kto nie kojarzy. To jest no, przedstawicielka, chyba najsłynniejsza przedstawicielka kobieta gatunku non-fiction o zasięgu właśnie światowym. Znana też z takich tekstów pełnych pasji, pełnych odwagi, pełnych dociekliwości. A dlaczego ja wybrałam w ogóle taki może trochę mniej znany już dzisiaj zbiór jej tekstów, 1968? Ten rok 1968 to był takim rokiem przełomowym, przełomowym momentem w karierze Oriany Fallaci. Ona w tym roku znalazła się jako świadek wydarzeń w takich bardzo kluczowych miejscach, jeśli chodzi o Amerykę na przykład. Przesłuchiwała świadków zabójstwa Martina Luthera Kinga, ale potem też pisała na żywo o śmierci Roberta Kennedy'ego, czyli brata nieżyjącego już prezydenta, niemalże kilkanaście godzin po zabójstwie. Ale też nie ograniczała się tylko, wiecie, do kontynentu amerykańskiego. Tego roku też widziała sowieckie czołgi w Pradze, czy opisywała tragiczną śmierć dzieci w Biafrze. Naprawdę to był rok rzeczywiście przełomowy w jej karierze. Ona też słynęła, Oriana Fallaci, przede wszystkim ze znakomitych wywiadów, takich też pełnych pasji, bardzo bezpośrednich, graniczących, wiecie, z bezczelnością. Słynny jej wywiad z Chomeinim, a tutaj w naszych realiach polskich, no to wywiad z Lechem Wałęsą. No i charakteryzowała się też takim, że wypracowała sobie formułę tych wywiadów. Ona badała nastrój rozmówcy, starała się jakby wejść w, jak ona to nazywała, w jego serce, tak? I gdzieś tam uśpić trochę jego czujność, by potem zaatakować nagle pytaniem, którego on się nie spodziewał i tak naprawdę zagonić go w jakiś tam labirynt, z którego on już nie miał wyjścia. I te rozmowy zawsze toczyły się tak, jak ona sobie zaplanowała. No i tym zresztą myślę, że ujmowała swoich czytelników, swoich miłośników. I myślę, że to jest bardzo ważne nazwisko. Też dla osób, które chcą trochę bardziej poznać takie światowe non-fiction, to teksty Oriany Fallaci są bardzo ważne. I ostatnim z tekstów takich trochę starszych jest reportaż autorstwa Magdaleny Rittenhouse, Nowy Jork. Być może, że już gdzieś tam wspominałam przez chwilę na jakimś bookhaulu o tej książce, dlatego, że to jest bardzo słynne wznowienie wydawnictwa Czarnego, na które czekało bardzo, bardzo wielu miłośników tej książki. Książka była wydana wiele lat temu i bardzo szybko się rozeszła i jakby właściwie była już niedostępna, chyba że gdzieś tam w jakichś horrendalnie zawyżonych cenach na Allegro. Dlatego to była wielka niespodzianka, dlatego, że no była po prostu białym krukiem. To jest bardzo niezwykły reportaż, taki reportaż, jakbyśmy zostali zabrani na wycieczkę po Nowym Jorku, zorganizowaną przez takiego charyzmatycznego przewodnika miejskiego, który opowiada nam niezwykłe, ciekawe, pełne, misternie opowiedzianych wątków, też historycznych, z historii miasta. I to się też czyta z wypiekami na twarzy, zwłaszcza dla osób, które są zainteresowane Nowym Jorkiem i tamtą kulturą. Ja już Wam niejednokrotnie mówiłam, też prezentując różne inne pozycje, m.in. ostatnio Fran Lebowitz, że ja daję się zawsze kupić tej tematyce nowojorskiej. Ta książka jest oryginalnym zapisem spaceru po mieście, ja bym to tak nazwała, bo tutaj możemy się dowiedzieć tak wiele na temat no, takich ikonicznych miejsc i zjawisk związanych z Nowym Jorkiem, o Wall Street, historii giełdy, o Central Parku, o prasie nowojorskiej, m.in. o snobistycznym New Yorkerze, o Times Square, o Żydach w Nowym Jorku, o Broadwayu i to w sposób zupełnie inny niż właśnie z tradycyjnego przewodnika. To jest taki reportaż, który też nie pozwala
przejść obojętnie, jeśli ktoś interesuje się Nowym Jorkiem. I to jest bardzo ciekawe, że on jest pełen właśnie takich wątków literackich. Tutaj się pojawiają ważne nazwiska. Sylwia Plath, Kurt Vonnegut, Joseph Heller, Gertruda Stein, ale też pojawiają się takie kultowe miejsca, te kultowe nowojorskie, wiecie, biblioteki, czy też antykwariaty. Bardzo wiele też przykładów nowojorskich karier. Niezwykły zapis historii imigranckich i też taka Magdalenie Rittenhouse udało się przedstawić taką przemianę Nowego Jorku w XX wieku, kiedy no, właściwie zaczął on konkurować z Paryżem o to takie, no wiecie, światowe przywództwo, jeśli chodzi o Centrum Światowej Kultury, Sztuki czy Finansów. Wręcz można by powiedzieć, że no, w zasadzie zaczął detronizować Paryż. Bardzo, bardzo ciekawa książka, niezwykły reportaż, bardzo Wam polecam. Słuchajcie, a teraz na koniec jeszcze chciałabym Wam tutaj zarekomendować trzy tytuły, jeśli chodzi o non-fiction z ostatnich 2-3 lat, bo tutaj Wam zaprezentowałam absolutną klasykę i prehistorię, bym powiedziała, czyli bardzo stare teksty, stare reportaże, stare wywiady, które moim zdaniem nie straciły na aktualności, są nadal bardzo wartościowymi pozycjami, po które warto sięgać. Natomiast no, pomyślałam sobie, że coś z tej półki jeszcze powinnam zdjąć, jeśli chodzi o takie bardziej współczesne non-fiction. I wybrałam trzy tytuły. I to jest tak. Joanny Kuciel-Frydryszak, Służące do wszystkiego, kilka lat temu wydane przez wydawnictwo Marginesy. Bardzo ciekawa pozycja, będąca zapisem historii klasizmu, wyzysku, czy też niewolnictwa białego człowieka. W takim telegraficznym, wiecie, skrócie książka niezwykle wzruszająca, poruszająca takie bardzo nośne ostatnio tematy. Ja Wam tutaj tylko pokażę, tak mignę dosłownie, że kończę czytać książkę Ludowa historia Polski Adama Leszczyńskiego, w którym przedstawiona jest historia wyzysku najniższej warstwy społecznej przez no, setki lat historii polskiej, czyli chłopów. I w tę narrację znakomicie wpisuje się właśnie książka Służące, tylko ona jest sprowadzona tutaj jeszcze do bardziej wyrywkowego fragmentu, jakim były losy młodych dziewczyn. Dziewczyn młodych, niespełna kilkunastoletnich, które stawały właśnie w obliczu takiej bardzo, bardzo trudnej sytuacji. Bardzo Wam polecam tę książkę. Ja polecam ją zresztą wielu też moim znajomym i wiem, że ona bardzo się też podobała w niektórym właśnie moim przyjaciołom, którzy właśnie wracali do mnie z informacją zwrotną, że ta pozycja naprawdę zrobiła na nich ogromne wrażenie. Także przepraszam, że tak krótko, ale ten film i tak będzie bardzo długi, także musicie wybaczyć. I kolejna pozycja to jest książka, o której też było głośno 2 lata temu. 12. Nie myśl, że uciekniesz, Filipa Springera. Filip Springer, tym, którzy interesują się non-fiction, to jest nazwisko bardzo znane, wieloletni współpracownik Instytutu Reportażu i autor głośnych tytułów, takich jak Miasto Archipelag, Wanna z kolumnadą, czy przede wszystkim Miedzianka, bo to jest chyba taki najbardziej znany tytuł. To jest zapis dokumentalny z podróży po Danii i należałoby dodać, że podróży po duszach Duńczyków też. Książka współistnieje w zasadzie z powieścią Saint-Emoziego. Uciekinier przecina swój ślad i ciężko też mówić o tej książce właściwie w oderwaniu od dzieła Saint-Emoziego. Saint-Emozie opisywał kultowe miasteczko Yantę, w którym stworzony został swoisty katalog praw tworzących, wiecie, taki skandynawski model życia i funkcjonowania w społeczeństwie. I Springer chce poznać, jakby opisać miejsce, które właśnie zostało opisane przez Saint-Emoziego. On opisuje też Duńczyków jako nację bardzo zamkniętą, niechętnie pozwalającą obcym wnikać w siebie, wiecie, w te swoje historie życiowe, w swoje umysły. Pisze też o takim zjawisku pozorności, o pozornej uprzejmości, pozornej życzliwości, za którymi stoi zawsze coś innego, jakiegoś rodzaju chłód emocjonalny, pewnego rodzaju nieufność. To jest trochę tak, jakby koresponduje mi też z tym ostatnim non-fiction, o którym Wam mówiłam, Norway. I tam też mówiłam o takiej charakterystycznej mentalności Norwegów w tamtym wypadku. Tak tutaj no, to się właśnie sprowadza do takiego bardzo charakterystycznego sposobu bycia i funkcjonowania w społeczeństwie. My zawsze patrzymy na te kraje skandynawskie, na Danię właśnie też, jako takie krainy wiecznej szczęśliwości, które wygrywają te wszystkie
takie rankingi najbardziej zadowolonego z życia społeczeństwa. Tak Springer trochę obala ten mit, albo może obala ten mit, to nie jest dobrze powiedziane, ale on tak jakby pokazuje, że to zjawisko nie jest takie czarno-białe, że to nie jest tak, że to jest szczęśliwa, cudowna Skandynawia i reszta świata, tylko tak jakby daje, pokazuje takie odcienie szarości, pokazuje, że na to trzeba patrzeć trochę inaczej i że w zasadzie też nie sposób się trochę też wyrwać z tego modelu, który sami sobie Skandynawowie stworzyli. Bardzo żałuję, że też nie mogę dłużej o tej książce powiedzieć, ale jeśli ktoś nie czytał, nie zna tego nazwiska, to ja bardzo, bardzo polecam. 12. Nie myślę, że uciekniesz. Bardzo podobała mi się ta książka. I ostatnią książką, o jakiej dzisiaj chcę wspomnieć już bardzo, bardzo króciutko, jest książka, która doczekała się już dosyć obszernej recenzji na moim kanale. Wydawnictwo Filtry, Brian Porter, Schutz, Całkiem zwyczajny kraj. Historia Polski bez martyrologii. Czyli dokładnie książka o tym, o czym mówi ten podtytuł. Nasza historia widziana oczami człowieka z zewnątrz, nie Polaka, odarta z całej tej otoczki cierpiętnictwa, no właśnie martyrologii, heroizmu, po prostu fakty non-fiction. Ja uważam, że to jest jedna z lepszych książek non-fiction, jakie ukazały się w tym roku i ona na pewno znajdzie się w mojej top 10 tego roku i mam nadzieję, że wspomnę o niej jeszcze w podsumowaniu, ale to z myślą o tych nowych widzach tego kanału, którzy dołączyli niedawno. Chciałam gdzieś tam jeszcze wspomnieć o tej książce, bo uważam, że ona jest naprawdę bardzo wartościowa i w zasadzie mogłaby być takim, wiecie, współczesnym podręcznikiem do historii. Brian Porter, Schutz, Całkiem zwyczajny kraj. Moi drodzy, dziękuję wszystkim, którzy wytrwali. Jak zwykle tematyczny odcinek, no to u mnie na kanale wychodzi bardzo długi, ale mam nadzieję, że czymś też Was zainspirowałam. Może też dacie mi znać, jaki jest Wasz stosunek do non-fiction. Czy możliwe jest dzisiaj patrzenie na non-fiction, no właśnie na reportaże, jako na takie zupełnie obiektywne kroniki, czy chociażby fakt to, o czym pisał właśnie Springer, że skoro używamy w ogóle do opisu języka, stosujemy metafory, to tak naprawdę nigdy nie uda nam się relacjonować rzeczywistości w sposób obiektywny, że ta prawda będzie zawsze się mieszała z fikcją literacką, a może tak naprawdę więcej tej prawdy jest w prozie fabularnej, właśnie w fikcji literackiej. Dajcie mi znać, jakie jest Wasze zdanie, jakie tytuły lubicie, jakie tytuły możecie polecić i jakkolwiek ta dyskusja się potoczy w którąkolwiek stronę, będzie mi bardzo miło i dziękuję za Waszą obecność. Do zobaczenia.